Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Temat dzisiejszego spotkania nadal będzie się kręcił wokół soli. Na poprzednim spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak można otrzymać solę. Dzisiaj troszeczkę temat zmienimy, ale nadal jesteśmy w obrębie właśnie soli. Dlaczego trochę zmienimy? To znaczy, że części będziemy poświęcali część spotkania na przykład innym metodom otrzymywania soli, to się zupełnie nie zmieni. Natomiast uwaga, uwaga, czy dzisiejsze zagadnienia to są takie typowo szkolne? Nie. No, jakkolwiek byś nie odpowiedział, to właściwie dobrze. To znaczy, że podamy może przykłady doświadczeń na jakiś szkolny festiwal nauki i sztuki albo podobne wydarzenia, ale i również skupimy się na tym, na co nie było czasu w poprzednim odcinku, który już i tak był bogaty w doświadczenia i wszystko, co dookoła. Czyli dzisiaj będziemy mówili między innymi na... Skupimy się na reakcjach, którym sole mogą ulegać. Na przykład reakcji rozkładu. Dobrze wiecie, że... Gdyby nie jedna soda, czyli tu używam nazwy handlowej, jest taka jedna soda, to albo byśmy mieli problem z nadkwasotą, albo by nam ciasto nie wyrosło jako jeden ze składników proszku do pieczenia. Mówię tu oczywiście o sodzie oczyszczonej. Tak jest. Dlaczego tak podkreśliliśmy tą nazwę? Bo sole mają różne nazwy, tak jak związki chemiczne. Jedna z nich to bardziej powszechnie używana w handlu, tak zwana nazwa handlowa albo nazwa zwyczajowa, czyli gdzieś tam w mowie potocznej, która gdzieś została wprowadzona. Natomiast my bardzo często operujemy tak zwanymi nazwami systematycznymi. Podajmy może jakieś, nie wiem, trzy przykłady soli, które mogą być tak nazwane handlowo, tak pod jaką nazwą byśmy w sklepie mogli je nabyć albo w hurtowni. Coś ci przychodzi do głowy? Czyli już wspomniana nasza soda oczyszczona. To ja poczekaj, będę od razu podawał nazwę systematyczną. Wodoro, węglan, sodu. To też taka ciekawostka, można sprawdzić w internecie, bo tam gdzieś pojawia się taki symbol H i bynajmniej nie ma być to śmieszne, tylko pochodzący od pierwiastka o nazwie wodór, dlatego może wodorowęglan sodu. Dobra, nie zagaduję. Dalej sodą możemy mieć na przykład sodę kalcynowaną, która jest częściej używana na przykład w jakichś tam kosmetykach czy w tak zwanej chemii domowej, nazwijmy to. Szczególnie nam tutaj z Torunia jest blisko soda Inowrocław, duży zakład, który zajmuje się między innymi sodą kalcynowaną. Uwaga, nie wolno tych dwóch związków pomylić, bo soda oczyszczona to był wodorowęglan sodu, natomiast soda kalcynowana to będzie węglan sodu. To już trochę inne zastosowanie i rzeczywiście jakby dorzucić takiego węglanu do proszku do pieczenia, no moglibyśmy nie uzyskać należytej temperatury rozkładu, że tak chociażby. Tu chodzi o inne właściwości. Coś jeszcze? No i tak myślę jeszcze odnośnie naszego tematu spotkania. To na przykład taka nazwa mi przychodzi do głowy, sól gorzka. Ciekawe skąd nazwa. No, zgaduję, bo jest gorzka. Bardzo dobrze, to znaczy, że ktoś kiedyś tego spróbował. Dobrze, przecież wiecie, że my nie smakujemy w laboratorium. Tutaj nie będziemy próbować. Natomiast wiele z tych substancji, których nazwy Wam podajemy, są składnikami chociażby znanych produktów spożywczych. Przecież poszukajcie, zobaczcie, co jest w składzie proszku do pieczenia. Może nie każdy ma sodę oczyszczoną, może są tam inne związki, a może jakaś mieszanina, dlatego tak nazwano ten produkt. Natomiast ten ostatni, o którym Piotr wspomniał, czyli sól gorzka, nazywana również solą angielską, to też pewnie jest związane z metodą, nie, z miejscem, z którego pochodzi, to tak naprawdę siarczan 6 magnezu. Też jest to związek, który możemy dostać, no nie tylko w hurtowni chemicznej, ale do czego odsyłamy Was do kart charakterystyk, które znajdziecie w internecie. Sól angielska brzmi tak ekskluzywnie. Sól angielska brzmi ekskluzywnie, ale to chodzi tylko o miejsce, gdzie była wydobywana i tym podobne. Dobrze, co jeszcze? Czy dzisiaj będzie słodko? Tak, będzie słodko jak zwykle bez smakowania, bo pojawi się bohater żelek. Myślę, że każdy lubi ten produkt spożywczy. Na pewno, gdyby Was spytać, z czego składa się żelek, ciekaw jestem, czy ktoś by powiedział najpierw, czy jest to cukier, czy jest to jakaś substancja żelująca, czy jeszcze jakaś inna mieszanina. No nie wiem, nie wchodźmy w to głębiej. My się będziemy zajmowali cukrem i wszystko, co słodkie w żelku, niekoniecznie ze smakowaniem. Próby jakościowe, czyli popsikamy na ogień. Tak? Fachowe słownictwo popsikamy. I co przez to będziemy sprawdzali, jak się psika na taki ogień?
Co z tego wyjdzie? Czy nam kolor płomienia się zmieni? Czy będzie taki sam? Ale najważniejsze, żeby popsikać. Tak jest. I odwołamy się, kochani, jeszcze, żeby nie zatracić się w tej chemii nieorganicznej, bo o niej jednak mówimy, do tematów, które były wcześniej. Zatem na pewno pojawią się również metody otrzymywania różnych związków, w których wodne roztwory wykazują odczyn, czy to zasadowy, czy to kwasowy, bo chyba wskaźniki mamy już opanowane na maksa. Czyli czego dzisiaj życzymy i czego polecamy? Życzymy dobrego odcinka, miłego spotkania z nami, ale i również warto by było przygotować sobie coś do... pisania. Tak, bo to się zawsze przyda, bądź układ okresowy pierwiastków, tak żebyście byli w stałej łączności intelektualnej z nami. Jak zwykle zatem trzymajcie się mocno, bo w Toruniu na zewnątrz już lekko zimno, natomiast w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, jest naprawdę nagrzane. Na samo rozpoczęcie po planszy tytułowej aż chciałoby się zaśpiewać O Sole Mio. Chociaż podejrzewam, że w moim wykonaniu byłoby to naprawdę, no, przynajmniej zbliżone do kabaretu i to niskich lotów. Dlatego może przejdę do tego, co fascynujące w grupie związków o nazwie sole. Na pewno są to ich barwy. Czy to barwy samych przykładów soli, czy to ich roztworów wodnych. I zacznę od ciekawego przykładu. Uwaga, włączam gwiazdkę. Gdyby to był nasz etap kształcenia typu szkoła podstawowa, no to rzeczywiście o tym związku za dużo się nie mówi. On gdzieś pojawia się dopiero w szkole ponadpodstawowej. Tak naprawdę mowa tu o związkach, solach chromu, gdzie chrom sam jako ten pierwiastek w związku jest sześciowartościowy. Słuchajcie, są dwa przykłady. Pierwszy to może być chromian 6, dajmy na to amonu, albo dichromian 6 amonu. Ta nazwa to oczywiście dwie różne substancje, dwa różne związki, w których we wzorze możemy między innymi powiedzieć, że jest inna proporcja związana z chromem, konkretnie z tym pierwiastkiem, w kontrakcji do innych pierwiastków będących składnikiem soli. Chromian 6 zawiera w sobie, i początkowo, żeby go otrzymać, potrzebny był jeden atom chromu, natomiast dichromian ma ich dwa razy więcej. To tak tylko na wstępie. Spróbujemy przyrównać to doświadczenie do badania trwałości związku. Czyli zobaczymy, czy jesteśmy w stanie rozłożyć dichromian 6 amonu pod wpływem podwyższonej temperatury. Sprawdźmy to. Przed nami piękne doświadczenie, do którego użyjemy dichromianu 6 amonu. Zwróćcie uwagę, że jest to substancja stała barwy pomarańczowej, tak akurat w tym świetle kamery. Żeby łatwo nam było zainicjować reakcję, tu akurat przy użyciu ognia, dodamy troszkę etanolu. I słuchajcie, spójrzcie, co tam się wielkiego dzieje. Zbliżamy do tego źródło zapalonej zapalniczki. Na samo dzień dobry pojawiają się iskry. Oczywiście zaraz po tym, jak wypali się cały alkohol, który pozwolił nam uzyskać większą temperaturę. Pojawiają się iskry, nie widać bezpośrednio przy tym ognia, ale całość zaczyna się powoli, delikatnie wysypywać również z tej parownicy czy z moździerza z naczynia, w którym wykonujemy doświadczenie, akurat porcelanowego. Co ciekawe, zwróćcie uwagę na zmiany w ilościach substancji. Czyli tak naprawdę to, co było na dzień dobry, trochę pomarańczowego proszku, w trakcie doświadczenia wydaje się tak, jakby całość, objętość mieszaniny poreakcyjnej stałej zwiększała się. Tak, tak, tak. Jak to ma się, słuchajcie, do prawa zachowania masy? No ciekawe. Okazuje się, że może produkt reakcji, szczególnie jeden, tlenek chromu 3, ten zielony proszek, jest po prostu znacząco, w cudzysłów, lżejszy, aniżeli substrat, który został użyty. Tak, zobaczcie, jeszcze przebitka w trochę wolniejszym trybie, w wolniejszym tempie. Jak pięknie się to iskrzy. Czy czegoś Wam to nie przypomina? Może delikatnie wygląda to trochę tak jak popiół, który wydostaje się z krateru wulkanu. Jest też jakiś delikatny dymek. Pojawia się jeszcze dodatkowo sporo iskrzenia. Właściwie jedyne, czego nie ma, to otwartego ognia. No i nie ma płynnej, ciekłej lawy. Zapiszmy zatem równanie zachodzącej reakcji chemicznej. Mieliśmy sól, wzór jej będzie następujący. Amonu, dobra, i jeszcze dichromian. Ach, to nie mogę zapomnieć, że na opakowaniu tutaj jeszcze była ta grupa dwa razy wzięta. Pod wpływem temperatury, czyli to był rozkład termiczny,
Co nam z tego powstaje? Po pierwsze, zielona substancja stała, której objętości było znacznie więcej, tlenek chromu 3, czyli wartościowość chromu w tym związku będzie wynosiła 3. Następny produkt to gaz. Azot, czyli N2, nie zapomnijcie, że on występuje w postaci cząsteczki, żeby zaznaczyć, że to gaz, jeszcze strzałka do góry. I ostatni produkt do tego, kolba mi przeszkadza. Ostatni produkt do tego to oczywiście cząsteczki wody. Zatem zapiszę sobie w odpowiedniej liczbie. Skąd tą czwórkę byłem taki mądry? No bo już pisząc któryś raz szybko zauważyłem, że wszystko to, co związane z symbolem wodoru, rzeczywiście jest zwielokrotnione, więc łatwo mi było na to przepatrzeć. Czyli dichromian 6 amonu pod wpływem temperatury rozkłada się na tlenek chromu 3, cząsteczki azotu i cząsteczki wody. Zauważcie, że to nie była reakcja, która zachodziła w roztworze wodnym. To była substancja stała. Mamy to, czyli nie wszystkie sole są bardzo trwałe, a okazuje się, że ta nie potrzebowała zbyt wysokiej temperatury, żeby się rozłożyć. Grzecznie ułożyłem na stole dłonie, co wcale nie oznacza, że doświadczenie będzie takie bezpieczne albo grzeczne. Tutaj należy najlepiej odsunąć się od tego wszystkiego, bądź obejrzeć je w formie pokazu, dlatego zachęcamy, żeby poświęcić chwilę i raczej posłuchać, bo i słuch będzie ważny, popatrzeć na to, co będzie działo się na ekranie. Bohaterem doświadczenia będzie bardzo słodki miś. Miś, taki żelek, to może być również inny kształt. Kształt nie jest tutaj istotny, bardziej liczy się skład. I postaramy się jakoś podziałać na niego, dołączyć go do stopionej soli. Chloranu 5 potasu. Zresztą nie będę wprowadzał. Spójrzcie, jak to doświadczenie poprawnie przeprowadzić. Przed nami bardzo ładne doświadczenie, w którym będę musiał po chwili wyłączyć swój głos. Do kolby kulistej, okrągłodennej wsypujemy chloranu 5 potasu. Słuchajcie, jego powinna być dosyć duża ilość, dlatego nie bójcie się, jednak pamiętajcie, żeby to było szkło odporne na działanie wysokiej temperatury. Chloran 5 potasu to przykład jednej z wielu soli. I teraz zadanie drugie. Musimy stopić tą substancję stałą, to znaczy tak ogrzewać, żeby zawartość kolby przynajmniej w większości stała się ciekła. Pamiętajcie, my tego nie czynimy poprzez dodanie wody, tylko poprzez ogrzewanie zawartości naczynia tutaj w płomieniu palnika gazowego. Następnie do całości energicznym, szybkim ruchem wrzucamy jednego żelka. Może nie będę się przekrzykiwał z tym dźwiękiem, ale los misia wydaje się być jednoznaczny. Tak czy siak widać było dosyć spore rozjaśnienie wnętrza kolby i wydzielał się dym oraz ciekawe efekty akustyczne. Opiszmy, co działo się w doświadczeniu. Najpierw zajmujemy się solą, chloranem 5 potasu. Ten w podwyższonej temperaturze rozkładał się między innymi na chlorek potasu i chloran 7 potasu. I to właśnie ten drugi jest kluczowy. Co ciekawe, jest niewielka różnica między temperaturą topnienia a temperaturą rozkładu. Następnie sacharoza, czyli ten główny składnik misia żelka i chloran 7 potasu weszły ze sobą w reakcję chemiczną, również w tych warunkach doświadczenia. Dało nam to sól o budowie jonowej, chlorek potasu, wydzielał się bezbarwny, bezwonny gaz tlenek węgla 4 i powstawała woda. Chociaż gdzieś tam można było poczuć nawet karmel. Czy wiecie, że wprowadzając różne próbki soli, albo na przykład ich roztworów wodnych, czy to alkoholowych, w płomień palnika, jesteśmy w stanie zmienić jego barwę? Tak, dzieje się tak, ponieważ są obecne tam na przykład odpowiednie jony, tu mam na myśli roztwory wodno-alkoholowe, soli, a konkretnie kationy pewnych metali. I tak możemy je identyfikować. Przeprowadźmy kilka interesujących prób, dzięki którym możecie spojrzeć, jak zmienić płomień palnika, czy to gazowego, czy to taki płomień gdzieś powstający przy spaleniu się świecy.
Doświadczenie będzie czasochłonne, ale naprawdę warto, uwierzcie mi na słowo. Potrzebujemy 3 probówki i do 2 z nich wlewamy wody. Po prostu wody, wystarczy nam taka woda kranowa. Dlaczego do 3 nie wlewamy wody? O tym dowiemy się za chwilę. Bądźcie cierpliwi, tak jak zawsze proszę. I do pierwszej probówki, do wody w pierwszej probówce dosypujemy chlorku sodu. My, jeżeli chodzi o stopień czystości, mamy po prostu sól kuchenną, więc naprawdę nie jest to tutaj bardzo wyszukany odczynnik laboratoryjny. Do drugiej probówki wsypujemy trochę innej soli, azotanu 5 strontu, czyli w cudzysłowie źródła strontu. Natomiast dlaczego do 3 nie dosypywaliśmy niczego? Właśnie, mamy sporządzony nasycony roztwór chlorku miedzi 2. Zwróćcie uwagę, że nasycony roztwór jest zielonej barwy, dosyć intensywnej. No i teraz film nam na wiele pozwoli, ponieważ musimy postarać się rozpuścić jak największą ilość substancji stałej, żeby ona zaniknęła w roztworze, dlatego przyspieszymy to mieszanie. I oczywiście będą nam tutaj potrzebne patyczki. Dlatego nie bójmy się nawet dla zasady zamieszać zawartości ostatniej probówki. Etanol to drugi składnik, drugi rozpuszczalnik, który będzie dodany do wnętrza, czyli to będą roztwory wodno-alkoholowe. Postaramy się dodać mniej niż wody, spójrzcie zresztą na ilości, tego etanolu. My akurat tutaj mamy stężony roztwór, dlatego naprawdę jego nadużycie by tutaj mogło spowodować zbyt dużą łatwopalność. I znowu mieszamy. Okazuje się, że ilość substancji stałych zmniejsza się, one praktycznie zanikają, natomiast barwa roztworów nie zmienia się. I teraz słuchajcie, zapalamy palnik, nasączamy drewniane patyczki i wkładamy je właśnie w źródło ognia zapalniczki. Obserwujmy, jakie będą powstawały barwy. Numer 1. Patyczek nasączony roztworem chlorku sodu, czyli mamy tu kationy sodu. Okazuje się, że płomień zmienia swoją barwę na taki żółty kolor, dosyć jasny. Rzeczywiście i to doświadczenie znamy trochę z życia. Jak ktoś ma kuchenkę gazową i kiedyś zdarzyło się tak, że ziemniaki wam wykipiały, były posolone, to właśnie płomień jest takiego koloru, nie innego. Probówka numer 2, czyli teraz patyczek nasączony jest solą azotanu 5 strontu, jest źródłem jonów strontu. Tutaj barwa już jest delikatnie inna, nie jest to kolor żółty. Okazuje się, że jest ona taka coś, no spójrzmy jeszcze raz dokładnie, z pogranicza ciepłego pomarańczowego, a może czerwonego. Słuchajcie, chemicy nazwali to kolorem karminowym i takie właśnie słownictwo będziemy używali. Tak się kiedyś dogadali i tak się będziemy tego trzymać. I ostatni, chyba najpiękniejszy, roztwór chlorku miedzi 2. Tutaj jest zarówno istotny i kation, i anion, bo siarczan 6 miedzi 2 zachowywałby się troszkę inaczej, on byłby zielony, natomiast dzięki temu, że jest to chlorek miedzi 2, ta barwa jest taka niebieska, niebiesko-zielona, dosyć jasny płomień. No naprawdę, nie pomylić tego proszę z siarką. Tak. Natomiast fenomenalny kolor. Czy nie kojarzy wam się to trochę z barwami fajerwerków na niebie? Na takim ciemnym niebie. No i możemy to wykonać jeszcze inaczej. Jak macie taki atomizer, czyli zraszacz, wystarczy przelać tak sporządzoną mieszaninę i właśnie źródłem tego rozpylacza kierować to na przykład na podpaloną watkę, która uprzednio będzie nasączona alkoholem. Okazuje się, że zobaczcie, że żółta barwa jest naprawdę dominująca. Tak. W przypadku strontu pojawia się ten kolor karminowy, natomiast wcześniej były tam sole sodu, dlatego zobaczcie, że watka cały czas żółtym gdzieś tam przebija. W ogóle laboratoryjnie jest to spory problem, żeby pozbyć się obecności zakłócających jonów sodu. No i ostatni piękny chlorek miedzi 2. Ciekaw jestem, czy nie wpadlibyście na pomysł na jeszcze jakieś inne sole, inne roztwory, które mają w sobie kationy metali. Ważne analizy jakościowe za nami. Udało nam się dzięki nim wykryć tak naprawdę obecność jonów pewnych metali. A jakich metali, to zapiszmy sobie ich symbole, bo to było konkretne. Czyli jeżeli mieliśmy kationy sodu obecne w roztworze, to barwa była, no poproszę was, bardzo dobrze mówicie, dobrze, żółta, żółto-pomarańczowa. I to właśnie na przykład dlatego posolone ziemniaki, jeżeli jeszcze korzystacie z kuchenki gazowej, jak to wszystko wykipi, poleci na płomień, to on barwi się na żółty kolor. Te jony bardzo często zanieczyszczają różne inne próbki. Lecimy dalej w takim razie. Mieliśmy jeszcze następujący jon, czyli jony strontu dwudodatnie. Tutaj była barwa taka karm.
minowa i to właśnie ten kolor potwierdzał nam ich obecność w roztworze, w tym było badane. I trzecie, jeżeli się nie mylę, to piękny kolor, który może być rzeczywiście w różnych odcieniach, taki niebieski, albo gdyby to był siarczan 6, miedzi 2 może być zielono-niebieski, ale zapiszmy sobie niebieski kolor, bo my mieliśmy roztwór, na przykład roztwór CuCl2, czyli chlorku miedzi 2. To są oczywiście nie barwy roztworów wodnych, tylko barwy płomienia w próbie do ich obecności potwierdzenia. Delikatnie wracamy do kolejnych metod otrzymywania soli. Tym razem naszym celem będzie wytrącenie osadu z roztworu. To znaczy, że postaramy się wydzielić jeden z produktów, tu mam na myśli sól, w postaci osadu, czyli ciała stałego. Zatem istotna tutaj będzie rozpuszczalność, odpowiedni dobór jonów, czyli odczynników, które rozpuścimy w wodzie, tak zwanych roztworów wodnych i w ogóle umiejętność modelowania reakcji chemicznych. Spójrzcie, jak to jest z tymi roztworami elektrolitów. Do doświadczenia z modelowania reakcji strąceniowych potrzebujemy 4 wodne roztwory soli. Azotan 5-ołowiu 2, jodek potasu, azotan 5 zebra 1 oraz chromian 6 potasu. Jeszcze raz podkreślam słowo roztwory. Spójrzcie, jaką przygotowaliśmy kartę pracy w technice chemii w małej skali. Jest to wydrukowany materiał z podbiciem zarówno białego tła, jak i czarnego oraz dodatkowo jest to włożone w odpowiednią folijkę na dokumenty. I teraz korzystając z metody każdy z każdym w odpowiednie miejsca nanosimy po kropli odczynników. Mieszamy je ze sobą i spójrzcie, w niektórych sytuacjach, jeszcze raz podkreślam, w niektórych sytuacjach wytrącają nam się osady. Całość jest taką zawiesiną, przez którą nie widać dalej, co znajduje się pod folią. Kartki nie ma. Jest koperta. I sytuacja jest naprawdę poważna, bo na kopercie jest napis tajne równanie. Nie zgadniecie, co jest w kopercie. Coś naprawdę tajnego, sekretnego i to jeszcze związane z pewną substancją o wzorze sumarycznym PbI2. Jeszcze strzałka w dół, coś oznacza, który z tych produktów może reakcji był osadem. Dobrze, żeby już jaj takich nie było. Słuchajcie, wprowadzam Was. Przygotowałem puzzle po to, żebyście nie posnęli po drugiej stronie ekranu. To znaczy, że gdzieś tam ekstra, jeżeli opróżnię zawartość tej koperty, będziemy w stanie pokazać modelowo, jakie jest równanie pełne jonowe. Tylko muszę wszystkie te puzzle wziąć, bo słuchajcie, produkcja jest na miarę moich możliwości finansowych, więc drukarka laserowa dała moc. Dobrze, pokazuję, że koperta jest już dalej pusta. Pusta jest, tak? Dobrze. I teraz z tego muszę coś ułożyć. Na kopercie była podpowiedź, że wiem, co powinno być produktem tej możliwej zachodzącej reakcji chemicznej. Jak widzieliście w doświadczeniu, no wykonaliśmy naprawdę, naprawdę szereg różnych cudownych, niesamowitych albo i jeszcze boskich przemian, mieszanin i w ogóle zachodzących reakcji. To teraz podpowiem Wam, jak się do tego zabrać, chcąc zapisać równanie jonowe, czy to w formie pełnej, czy to w formie skróconej. Zastanawiamy się, co chcieliśmy otrzymać. Tu była pewna podpowiedź, kochani, mianowicie, która mówiła nam, że mamy otrzymać trudno rozpuszczalny związek, czyli on nie występuje w roztworze w postaci jonów. Mam jeden z produktów. Skąd wiem, że produktów? Bo jego wydzieliliśmy. To jest ten piękny, żółty, kanarkowy osad, który miał tam gdzieś być i tak nam się udało. Zatem zapewne on będzie po stronie produktów w równaniu reakcji chemicznej. Mogę jeszcze podpowiedzieć, że dobra, wykorzystam sobie pierwszy symbol plus. Och, no to już rzeczywiście łatwizna. I teraz, kochani, zastanawiamy się, jakie jony były potrzebne, żeby otrzymać to cudo. No to mam pierwszą możliwość, że mam anion jodkowy. Dobrze, jest i kolejny plus się wykorzystuje. Jejku, ile tych symboli matematycznych w tej chemii, to jest wręcz szalone, jak to robi, jak szalone liczby. Następnie kation ołowiu 2. Dobrze, coś tutaj mam i zobaczcie, od tego zacząłem, to jest kluczowe. Znowu plusik i jeszcze potrzebna jest mi tutaj druga substancja, którą zmieszaliśmy. Sprawdzę, co się powtarza. To się powtarza i to się powtarza. Czyli zobaczcie, zrobię taki cyk. Proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. Plusiki i rozdysponowałem jonami, które byłem w stanie przydzielić jakby w zapisie tego równania i po stronie produktów i po stronie substratów. I to jest, kochani, równanie zapisane w formie jonowej pełnej. A teraz co to znaczy? To znaczy, że ono uwzględnia wszystko to,
co było w naszej zupie jonowej, w tej mieszaninie, no łącznie z produktem, który był wydzielony w postaci osadu. Natomiast gdyby zająć się tylko i wyłącznie równaniem jonowym w takiej formie skróconej, czyli równanie jonowe skrócone, to będę zapisywał tylko to, co było istotą wytrącenia osadu. Czyli będę mógł pominąć, kochani, uwaga co? Te jony, które powtarzają nam się po obu stronach równania, bo one jakby nie są kluczowe, żeby ten osad się wydzielił. One były tylko w mieszaninie, tak? Sprawdźmy w takim razie. Powiedziałem, że są to kationy potasu, no to uciekam nimi, zostawię je sobie tutaj jako te niewykorzystane. Oczywiście znowu te magiczne, szalone plusy. I do tego aniony o odpowiednich współczynnikach stechiometrycznych, to wynikające z bilansu, z naszego równania uzgodnionego, aniony azotanowe 5. Pobieram je jeszcze i znowu te matematyczne symbole. I kochani, zobaczcie, co mi z tego wyszło. Przy okazji dużo liczb. Mogę powiedzieć jak mój kolega, że kocham matematykę, albo mogę skupić się na tym, co tutaj zapisałem. Czyli w wyniku, tak, gdyby tak liczbowo przeczytać, połączenia kationów ołowiu 2 z anionami jodkowymi powstaje nam jodek ołowiu 2 jako osad. Wydziela się z roztworu. Mamy to. A pozostałe to sami sobie przećwiczcie już, proszę bardzo. Żeby długo nie było, to jeszcze magiczne słowo. Czas na krystalizację. Tym razem mamy dosyć skomplikowany statyw i większą probówkę niż do małej skali. Wlewamy najpierw do niej wody. I tutaj ilości nie są tak istotne, bo w trakcie doświadczenia, w którym będziemy sporządzali roztwór o stężeniu zbliżonym do nasyconego, to zobaczymy, co się zmienia. Dodajemy kamyczki wrzenne, tak żeby ogrzewanie było bezpieczne, równocześnie temperatura była mniej więcej zachowana wszędzie. I dosypujemy wybranej soli. My mamy na przykład azotan 5 potasu, którym można łatwo dostać jako sól do peklowania mięsa, jeden z przykładów produktów spożywczych, czyli saletrę potasową. Trochę tego trzeba wsypać, bo dążymy do roztworu nasyconego. I to jeszcze troszkę pomoże nam tutaj za chwilę temperatura. Ważne jest, żebyście pamiętali o mieszaniu w trakcie, żeby po prostu ta substancja stała, zanikała w roztworze. Podgrzewamy całość, ogrzewamy aż praktycznie do wrzenia, czyli zbliżamy się do temperatury 100 stopni Celsjusza. W trakcie substancja stała zanika, tak jak powiedzieliśmy, więc stopniowo trzeba dosypywać jej ilości. No, my dążymy oczywiście do perfekcji tego stężenia, natomiast pewnie nie uda nam się tak dokładnie, więc nie musicie się tym przejmować. Mamy już dwa czynniki, dużą ilość substancji stałej oraz wysoką temperaturę. W trakcie dosypujemy, mieszamy. Czynności te powtarzamy i powtarzamy. I uwaga, za chwilę będzie najważniejszy ruch. Uznaliśmy już, Piotr uznaje, że to jest ostatnia łyżeczka, którą dosypuje. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, jak się zmienia temperatura całego układu, jak zimnej soli dodajemy. I uwaga, wylewamy zawartość tak sporządzoną na zimną szalkę Petriego. Zobaczcie, co się dzieje. Po dotknięciu z zimną powierzchnią szkła wręcz natychmiastowo rozpoczyna się zmiana stanu skupienia. Nie no, krystalizacja tutaj. Jeżeli włożymy w to patyczek drewniany, to zobaczcie, jak już dobrze widać, jak dużo substancji stałej w postaci kryształów wydzieliło się z tak sporządzonego roztworu. Dlatego zależało nam, żeby uzyskać wręcz no, taki stopień wysoki nasycenia całości tego układu. Jeśli poczekamy jeszcze chwilę dłużej, my jak zwykle przyspieszyliśmy tutaj to nagranie, żebyście nie musieli godzinami słuchać mojego głosu, to rzeczywiście ilość substancji stałej jest coraz to większa. Ważne jest, żeby tego gwałtownie nie chłodzić, czyli na przykład nie wstawiać do lodówki, do zamrażalnika, bo wtedy te kryształy nie będą takie ładne i w ogóle doświadczenie straci, ale jest to doświadczenie, które możecie spróbować wykonać w warunkach domowych. Oczywiście nie musi to być na szalce Petriego. Nie będzie równania. Do ostatniego nie będzie. Będzie magiczne słowo na literę K. Jakie słowo przychodzi Wam do głowy? Dokładnie, dokładnie, kochani, dobrze mówicie, była to krystalizacja. I tą metodą, lizacja, udało nam się wydzielić z tego roztworu substancję stałą. Przypominam Wam, że tak, żeby już było dla pewności, my mieliśmy tutaj substancję o wzorze KNO3, czyli azotan 5 potasu.
Wow, sukcesy same za nami. Kochani, już nie w towarzystwie Łukasza, a moich cudownych kolbek, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie i zaprosić Was do tego, żebyście sami spróbowali swojej własnej krystalizacji. Oczywiście nie w taki sposób, tylko w taki, nazwijmy to, tradycyjny sposób z rozpuszczaniem soli w wodzie. Przedstawiłem Wam propozycje różnych wariacji na ten temat, więc mam nadzieję, że każdy coś dla siebie wybierze i uda mu się wyhodować swój własny, przepiękny kryształ. Także dziękujemy serdecznie i do zobaczenia już w następnych spotkaniach. A w następnych spotkaniach mówić będziemy już nie o chemii nieorganicznej, tylko może tak pośrednio, ale głównym tematem będzie chemia organiczna, czyli chemia związków węgla. Tak się schyliłem, bo tu dwa mikrofony ma. No, dobrze, to kończysz. Do zobaczenia.